Przeciwnicy Pana Jezusa starali się Go pojmać, porwali za kamienie, chcąc Go ukamienować. Czytamy na początku dzisiejszej Ewangelii, a na końcu słyszymy o tym, że znowu starają się pojmać Pana Jezusa, ale On uchodzi z ich rąk. Kolejny raz widzimy, jak Jezus, okrążony ludźmi, wrogimi sobie ludźmi, którzy chcą Go zabić, w jakiś bliżej nieokreślony, cudowny sposób unika śmierci. Oddala się spośród nich. To Jezus jest Panem sytuacji. To On decyduje, kiedy umrze, kiedy wyda się w ręce swoich prześladowców. Czy wierzę w to, że Jezus może być Panem także każdej mojej życiowej sytuacji? Czy wierzę w to, że razem z Nim mogę wyjść obronną ręką z każdego najtrudniejszego nawet położenia? Jak tego doświadczyć? Jak budować w sobie taką właśnie wiarę? Proponuję zacząć od dwóch rzeczy. Pierwsza to wybór Jezusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela, czyli kogoś, komu daję prawo do moich spraw, do mojej codzienności, do towarzyszenia mi, do pomagania, do podpowiadania, jak decydować, w jakie relacje się angażować, które rozwijać, a których unikać itd., itd. Lista jest naprawdę długa, bo przyjaźń z Panem ma docelowo ogarnąć całe nasze życie. Druga rzecz, którą proponuję, to uwielbienie. Zwłaszcza w takiej sytuacji, oddanie Panu chwały, w której chciałbym, aby On coś zrobił jako Pan właśnie, jako Król, jako ktoś, kto ma nad tą sytuacją władzę. Katechizm Kościoła przypomina nam, że uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, że Bóg jest Bogiem, wysławia Go dla Niego samego. Oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, nie ze względu na Jego dary, ale tylko dlatego, że On jest. Uwielbienie to najbardziej bezinteresowna forma modlitwy. Koncentruje się tylko na Panu Bogu, a przynajmniej próbuje, a On, czując się zaproszony do mojego życia, odpowiada koncentracją na mnie. Zaczyna w moim życiu działać. Wybieram Boga wtedy, kiedy czynię Go Panem mojego życia i kiedy Go uwielbiam. Panie Jezu, zapraszam Cię do mojego życia nie jako mojego pomocnika tylko, ale przede wszystkim jako mojego Pana, jako Zbawiciela, jako kogoś, kto rządzi, kto ma realną władzę. Całkowicie, ostatecznie i nieodwołalnie oddaję Ci całą moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Świadomie i dobrowolnie czynię Cię Panem mojego intelektu i mojej woli, moich uczuć, oczekiwań, pragnień, moich zmysłów, całej mojej duszy i ciała, wszystkiego, czym jestem i co posiadam. Cały jestem Twój. Uwielbiam Cię, Panie Jezu, w tej sytuacji, w której aktualnie się znajduję. Uwielbiam Cię w Twoim bóstwie, mądrości, mocy, majestacie i chwale, w Twojej wszechmocy, w Twoim miłosierdziu, dobroci, delikatności, w Twojej dyspozycyjności i trosce o mnie. Bądź uwielbiony, Panie. Amen.